Kiedy 11 września 2001 roku dwa samoloty wleciały w znajdujące się wówczas tutaj dwie wieże World Trade Center, rozpoczęła się w światowej polityce nowa era. Stany Zjednoczone ogłosiły swoją wojnę z terrorem. Władimir Putin był wówczas od ponad roku prezydentem Federacji Rosyjskiej i władze tego państwa uznały, że amerykańska wojna z terrorystami jest świetną okazją dla Rosji, dla realizacji jej interesów. Przecież terroryści to nie tylko ci, którzy atakują Amerykanów. Rosjanie stwierdzili, mamy terrorystów, którzy atakują Rosję. I pod tym pozorem Federacja Rosyjska uznała, że wojna z terrorem i ataki z 11 września oraz rosyjska rzekoma pomoc będzie świetną okazją do tego, aby uzyskać od świata zielone światło na zabijanie wrogów Federacji Rosyjskiej pod pozorem walki z terrorystami. Natürlich. Soll das Böse bestraft werden. Oczywiście zło należy karać, zgadzam się. Musimy jednak zrozumieć, że kontratak nie może zastąpić pełnej, skoncentrowanej i dobrze skoordynowanej walki z terroryzmem. W tym sensie całkowicie zgadzam się z amerykańskim prezydentem. Wierzę, że chęć naszych partnerów do połączenia sił w walce z realnymi, niewyobrażalnymi zagrożeniami pokazuje, jak poważni i wiarygodni są nasi partnerzy. Zagrożenia te mogą uderzyć z odległych granic naszego kontynentu, w samym sercu Europy. Mówiłem o tym kilka razy, ale po wydarzeniach w USA nie muszę już tego udowadniać. Natychmiast po 11 września 2001 roku Federacja Rosyjska zaproponowała Stanom Zjednoczonym współpracę w kwestii zwalczania nowego globalnego zagrożenia. A skoro nowym globalnym zagrożeniem jest terroryzm, z którym tak samo Rosja, jak i Stany Zjednoczone walczą, to po co Pakt Północnoatlantycki? Po co amerykańska dominacja na świecie? Tak mówi o tym Achmed Zakajew, oskarżany przez Rosję o terroryzm. Premier Czeczeńskiej Republiki Iczkeri, człowiek, który dziś może swobodnie poruszać się po Polsce. Dla Putina było absolutnie jasne, że będzie mógł rozwiązać problem czeczeński tylko wtedy, gdy powiąże go z problemem Zachodu, który wtedy borykał się z islamskim ekstremizmem. Gdy na Zachodzie pojawiły się problemy z Al-Kaidą i innymi ekstremistycznymi organizacjami, postanowił problem czeczeński powiązać z problemem, który nurtował Zachód. Nazwał Czeczenów terrorystami, ogłosił wojnę z terroryzmem i rozpoczął wojnę z nami. Publicznie ogłosił to już po napadzie na Amerykę 11 września. To właśnie wtedy największe agencje wywiadowcze świata zachodniego skoncentrowały swoją uwagę na walce z międzynarodowym terroryzmem. Zapominając jednak, że terroryzm jest tylko narzędziem, za pomocą którego walkę od dziesiątek lat prowadziły te same państwa, które w wojnie z terrorem zaoferowały swoją pomoc Stanom Zjednoczonym.
Tak bardzo koncentrowaliśmy się na zwalczaniu terroryzmu po zamachu z 11 września, że rosyjskie szpiegostwo uznaliśmy za niemodne. Straciliśmy wiedzę, straciliśmy pamięć instytucjonalną, którą mieliśmy w latach 80. i do 2006-2007 roku nie było już prawie nikogo w naszych instytucjach rządowych, kto wiedziałby, jak przeprowadzać różnego rodzaju operacje przeciwko rosyjskim szpiegom i rosyjskim zabójcom. Od tamtej pory próbujemy to odbudować, ale znacznie trudniej jest odbudować zdolność niż po prostu ją utrzymać. Co powinniśmy byli zrobić? Tymczasem to, co Rosjanie przedstawiali jako wojnę z terroryzmem, w istocie było realizacją rosyjskich imperialnych interesów. Te słynne słowa Władimira Putina były tego najlepszym przykładem. Będziemy ścigać terrorystów wszędzie. Jeśli na lotnisku, to na lotnisku. A jeśli znajdziemy ich w toalecie, utopimy ich w wychodku. Marcin Mamoń, polski dokumentalista, działacz opozycji antykomunistycznej, dziennikarz i były dyplomata, wojny w Czeczenii widział na własne oczy. 11 września to był jak dar niebios dla Władimira Putina, bo nagle się okazało, że on dzięki temu, co się wydarzyło w Nowym Jorku, dzięki zaangażowaniu Amerykanów w Afganistanie, załatwia dwa problemy. Pierwszy problem to problem Afganistanu. Przecież Rosjanie tam przegrali. Nagle się okazuje, że te kłopoty, które mogła mieć Rosja, Federacja Rosyjska i państwa ościenne z Rosją w bardzo ścisłym sojuszu, jak Tadżykistan czy tam Uzbekistan, gdzie było wielu, powiedzmy, tych dżihadystów, którzy w Afganistanie walczyli też o niepodległość, czy chcieli później wkroczyć, chcieli później przejąć władzę w tych państwach ościennych, zagrażając oczywiście Federacji Rosyjskiej. Mówimy o tych naprawdę radykalnych muzułmanach. Nagle Amerykanie to załatwiają, prawda? Amerykanie będą z nimi walczyć, my nie musimy się angażować. A druga sprawa to był Kaukaz. Druga sprawa to było miejsce, w którym to był 2001 rok. No, wojna się jeszcze nie skończyła, wojna jeszcze trwała i to na bardzo dużą skalę. I nagle się okazało, że spada nam podstawowy problem. To już nie my musimy się angażować w to wszystko. Niech się angażują Amerykanie, prawda? A my tylko będziemy wskazywać, że to są terroryści, a skoro jest światowa wojna z terrorem. I to oni robili to w sposób niebywały. Douglas London 30 lat zawodowego życia spędził w CIA, największej amerykańskiej służbie wywiadowczej. Był oficerem liniowym pracującym na tajnych frontach i przyglądał się z bliska zarówno wojnie z terroryzmem, jak i zimnej wojnie, jak i rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Rosji. Nie sądzę, aby w amerykańskiej społeczności wywiadowczej ktokolwiek naprawdę poważnie potraktował to, co twierdzili Rosjanie, kiedy identyfikowali tych, którzy faktycznie byli politycznymi opozycjonistami i dysydentami w Europie i na Zachodzie jako terrorystów, ponieważ nie było w tym wiarygodności. Nie wspierali naszych potrzeb antyterrorystycznych. Widziałem, że ta gra lepiej wypada w prasie, w opinii publicznej, ale z pewnością nie zmyliła nikogo ze społeczności wywiadowczej. W 1996 roku na Kaukazie trwała pierwsza wojna czeczeńska. Rosjanie wypchnięci zostali ze stolicy z Groznego, a w 1997 roku prezydentem Czeczeńskiej Republiki Iczkerii został Aslan Maschadow. Ta republika nie była uznawana przez żadne państwo świata, ale w 1998 roku tu, w Pałacu na Wodzie, w Łazienkach Królewskich, Maschadow przyjęty został z pełnym ceremoniałem należnym głowie państwa. Czeczeni zapamiętali to bardzo dobrze, że Polska była jednym z dwóch państw świata, które w ten sposób uhonorowały wybór, jakiego dokonał naród czeczeński. Maschadow przyleciał z Groznego rosyjskim samolotem, a po Warszawie jeździ samochodem z flagą Czeczenii, strzeżony przez Biuro Ochrony Rządu. Na lotnisku prezydenta witał przedstawiciel premiera, grupa posłów i senatorów oraz działacze Ligi Republikańskiej z posłem Mariuszem Kamińskim, który niedawno przebywał w Czeczenii. Prezydent, choć przebył z prywatną wizytą, ma zapewnioną obstawę Biura Ochrony Rządu. Prezydent Maschadow powiedział, że Czeczeni żywią dla Polaków najcieplejsze uczucia. Kiedy podczas wojny z Rosją cały świat odwrócił się od Czeczenii, Polacy okazywali jej pomoc i solidarność. To pierwsza legalna konferencja o prawach człowieka. Poprzednie w podkrakowskich Mistrzejowicach i w Leningradzie były na wpół nielegalne. Premier Jerzy Buzek powiedział, że często zdarza się tak, iż dla obywateli żyjących w wolnym świecie prawa człowieka nie są najważniejsze. Problemem staje się dopiero ich nieprzestrzeganie.
Konferencja była okazją do jedynego spotkania czeczeńskiego prezydenta Maschadowa z polskim premierem, który podziękował za pomoc w uwolnieniu polskich zakładników w Czeczenii. Po pierwszej wojnie czeczeńskiej nastąpiły wybory prezydenta i Polska to był jedyny kraj, a raczej drugi kraj, który przyjął naszego prezydenta. Pierwszym krajem była Gruzja. Tam odbyła się pierwsza wizyta Aslana Maschadowa. A drugim krajem, w którym przyjęto prezydenta jako głowę państwa i tę wizytę można było traktować jako wizytę międzypaństwową, bo były tam jakieś szczególne elementy protokołu. I Polska nie chciała iść na bezpośrednią konfrontację z Rosją i dlatego była zmuszona trzymać się jakichś, prowadzić jakieś mało istotne dla stosunków międzynarodowych elementy, a jednocześnie było to bardzo znaczące, żeby pod względem protokolarnym Polska mogła utrzymać swoją pozycję w relacji z Rosją. Ale bez względu na to była to wizyta prezydenta Czeczenii i Polska go przyjęła. No, niesmatria na to był wizyt prezydenta. I Polska stwierdziła. W tych wydarzeniach brał udział Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej, a później konsul honorowy Republiki Iczkerii w Polsce. Był organizowany Światowy Kongres Praw Człowieka. Zbyszek Romaszewski z Zosią organizowali w polskim parlamencie. W polskim parlamencie był Aslan Maschadow, prezydent. Czeczeńska niepodległość nie trwała niestety zbyt długo. Pomiędzy zwycięską wojną, wyborem Aslana Maschadowa na prezydenta, a kolejną wojną minęły 3 lata. Rok po wyjeździe z Warszawy Aslana Maschadowa na Grozny ponownie spadły bomby. Był to efekt operacji specjalnej prowadzonej przez rosyjskie służby. Celem tej operacji było obarczenie odpowiedzialnością Czeczenów za zamachy terrorystyczne, które organizował Putin i jego ludzie. Pierwsza wojna czeczeńska, która rozpoczęła się w 1995 roku, została zorganizowana w dokładnie ten sam sposób, czyli od ataków terrorystycznych. I wtedy rząd rosyjski twierdził, że Czeczeni są odpowiedzialni. Wojska rosyjskie ruszyły do Groznego i tak zaczęła się pierwsza wojna czeczeńska. Druga wojna czeczeńska rozpoczęła się w ten sam sposób. Rosyjskie wojny w Czeczenii oznaczały nie tylko mordowanie zwykłych ludzi, ale również planowe morderstwa polityków i czeczeńskich przywódców. W tym miejscu, w Pałacu na Wodzie, w 1998 roku Aslan Maschadow jest witany jak prezydent. Jest prezydentem wybranym wtedy przez Czeczenów od roku niecałego. Rok później rozpoczyna się druga wojna czeczeńska. No a niewiele później Aslan Maschadow ginie i to ginie w taki sposób, jak Rosjanie mordują swoich największych przeciwników. Ale trzeba poniżyć, tak. Nie tylko zabić, tylko poniżyć. Jak jest? Dlaczego? Dlaczego Aslan Maschadow tak zginął? Dlaczego Dżohar Dudajew tak zginął? Dlaczego w ogóle Jan Darbijew tak zginął? Dlaczego oni tak giną? Tak, jeszcze Sałdułajew, później jeszcze to Kałmajow, czyli właściwie można powiedzieć, że wszystkich prezydentów niepodległej i w jakimś sensie demokratycznej Czeczenii, no bo przecież oni kolejni, którzy ginęli, przekazywali władzę swoim zastępcom, właściwie wszystkich. Wszystkich. To jest jedyny taki przykład, ja nie znam innego na świecie, gdzie jest jakieś państwo, miesza o to, czy uznawane na świecie, czy nie, ale jednak jakieś państwo, gdzie wszystkich prezydentów, wszyscy prezydenci zostali zamordowani, no i oczywiście zostali zamordowani przez Rosję. Ja pamiętam, ja się spotykałem wiele razy z drugim prezydentem Czeczenii, z Ilhanem Jandarbijewem w Katarze, w Doha, prawda? No, widziałem się z nim dosłownie na tydzień, czy tam trochę więcej, 8 dni przed jego śmiercią właśnie w Doha. Dlaczego Zelimhan Jandarbijew został wpisany na listę międzynarodowych terrorystów? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie dlatego, że spotykał się z Mułą Omajem, czyli przywódcą talibów, bo chciał od niego uzyskać jakąś pomoc, żeby walczyć o wolność Czeczenii. Nawet nie dlatego, ale dlatego, bo od tego się zaczęło, że pewnego dnia zadzwonił do niego telefon. Ktoś powiedział, słuchaj, zadzwoń na ten telefon, podając mu numer, bo to jest bardzo ważna kwestia. Akurat wtedy trwał zamach, czy rozpoczął się zamach w Dubrowce w Moskwie, tak? 2002. On zadzwonił. Nagle się okazało, że się powiązał z Mossem Bayerem, który dowodził tym stał się częścią. I stał się częścią całego oczywistej prowokacji, w której brał udział. I stał się międzynarodowym w ten sposób terrorystą. Zamordowani zostali Dżohar Dudajew,
Zginął 21 kwietnia 1996 roku, trafiony pociskiem rakietowym podczas rozmowy przez telefon satelitarny, którą namierzył rosyjski samolot zwiadowczy. Zelinhan Jandarbijew, zamordowany w Doha w Katarze 13 lutego 2004 roku. Aslan Maskhadov. Jego śmierć ogłosił 8 marca 2005 roku generał FSB Nikołaj Patruszew, informując, że zabity został w operacji specjalnej jednostki Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ciała nigdy nie wydano rodzinie. Halim Saudajew. Zabity 17 czerwca 2006 roku w walce ze specjalnym oddziałem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, o czym poinformował generał Nikołaj Patruszew. Doku Umarow. Zatruty 6 sierpnia 2013 roku, zginął miesiąc później. Od 31 października 2007 roku, po zlikwidowaniu stanowiska prezydenta, przestał pełnić tę funkcję. Jego następcą i najwyższym przedstawicielem Czeczeńskiej Republiki Iczkerii od tego momentu został premier na uchodźstwie Ahmed Zakajew. Zabójstwo Jandarbijewa i postępowanie Rosji po tej zbrodni było jednym z najbardziej jaskrawych przykładów perfidii rosyjskiej polityki prowadzonej za pomocą terroru. Wojskowy wywiad rosyjski, czyli znany jako GRU, wysłał kilku agentów do Kataru, gdzie przy wsparciu rezydentury GRU w miejscowej ambasadzie rosyjskiej przeprowadzili zamach bombowy na Zelimhana Jandarbijewa, no, podłożyli ładunek wybuchowy w jego samochodzie w momencie, kiedy był na modłach w meczecie, wracając do swojej rezydencji, został wysadzony w powietrze. Służby miejscowe zdołały bardzo szybko schwytać obu agentów rosyjskich. Wyrok też zapadł bardzo szybko, obaj Rosjanie otrzymali wyrok dożywocia. Natomiast długo w więzieniu katarskim nie posiedzieli, ponieważ Rosjanie postarali się o ich wyciągnięcie na wolność, a zrobili to w sposób następujący, biorąc po prostu zakładników. Mam na myśli oczywiście ekipę katarskich sportowców, konkretnie zapaśników, którzy wracali z obozu treningowego na Białorusi do ojczyzny z międzylądowaniem w Moskwie i na lotnisku w Moskwie zostali zatrzymani przez rosyjskie służby, oskarżeni o przestępstwo, terroryzm. Trafili do aresztu, no i mówiąc krótko, musiało dojść do wymiany więźniów, więc Bogu ducha winni sportowcy katarscy zostali wymienieni za zabójców Zelimhana Jandarbijewa, groźnych agentów GRU. Trzeba pamiętać o tym, że rosyjskie służby kładły bardzo duży nacisk na to, żeby zinfiltrować szeregi czeczeńskich rebeliantów. Dzięki temu docierali do przywódców takich jak Maskhadov czy właśnie Dudajew, ale też trzeba pamiętać o tym, że rosyjskie służby wykorzystały swoją agenturę w szeregach czeczeńskich rebeliantów, na przykład do sprowokowania przeprowadzenia krwawych operacji specjalnych, chociażby w Teatrze na Dubrowce czy w Szkole w Biesłanie. Ten sam pałac na wodzie, miejsce, które okazało się być tak ważne symbolicznie dla czeczeńskiej diaspory walczącej o swoją niepodległość z rosyjskim imperium, po latach stał się miejscem, w którym polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski prowadził kompromitujące w gruncie rzeczy rozmowy ze swoim odpowiednikiem z Federacji Rosyjskiej, Siergiejem Ławrowem. Jednym z tematów rozmowy, która odbyła się tutaj w październiku roku 2010, była wysoka aktywność rosyjskich służb wywiadowczych w Polsce. Radosław Sikorski wskazywał, że utrudnia to prowadzenie polityki resetu. W odpowiedzi został po prostu wyśmiany. Zwróciłem uwagę, że mimo widocznego postępu w stosunkach pomiędzy naszymi krajami, istnieje jeszcze szereg czynników, które mogą tym stosunkom poważnie zaszkodzić. Do czynników tych należy nadal wysoka aktywność rosyjskiego wywiadu w Polsce. Zaproponowałem, żeby zastanowić się nad uzgodnionym dwustronnym ograniczeniem aktywności służb wywiadowczych w naszych krajach. Minister Ławrow nie ustosunkował się bezpośrednio do tej propozycji. Skomentował ją stwierdzeniem, że na przykład Izrael
mimo sojuszniczych więzi z USA, nadal prowadzi działalność wywiadowczą w tym kraju. Radosław Sikorski w rozmowie z Siergiejem Ławrowem na balkoniku w Pałacu na Wodzie zauważył coś, co dla ówczesnej elity rządowej i dla służb specjalnych było, można powiedzieć, oczywiste. To znaczy zauważył ponadstandardową aktywność rosyjskich tajnych służb. Moment, w którym Sikorski nieprzypadkowo w rozmowie w cztery oczy, później opisanej w bardzo wąskim kręgu kolportowanej notatce, wspomina, no jest jakąś próbą zbalansowania po prostu tej aktywności, ale no jeśli się otworzyło na relacje z Rosją tak szeroko, zaangażowało w to wszystkie instytucje państwa polskiego, mało tego, po 10 kwietnia 2010 roku polskie tajne służby znalazły się oficjalnie w dialogu i w kontaktach i we współpracy z służbami rosyjskimi, które miały wspierać obecność polskich śledczych badających katastrofę smoleńską, a nawet w jakimś sensie zabezpieczać ich działalność na terenie Federacji Rosyjskiej, czy to w Smoleńsku, czy w Moskwie, to wszystko musiało zrodzić stan, o którym Sikorski powiedział na balkoniku Ławrowowi, to znaczy za mocno działacie, za aktywnie, no i dobrze by było o tym porozmawiać. No, oczywiście Ławrow z niego drwi. W 2010 roku Achmed Zakajew, premier Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, czyli czeczeńskiego rządu na uchodźstwie, zwrócił się do Zbigniewa Romaszewskiego, wówczas wicemarszałka Senatu, z prośbą, aby Polska wsparła możliwość zorganizowania w naszym kraju Kongresu Narodu Czeczeńskiego. Nasz rząd we współpracy ze Światowym Kongresem Czeczeńskim planuje zorganizować kolejny kongres w Rzeczypospolitej Polskiej w celu zjednoczenia całego naszego narodu i zaproponowania wspólnego programu politycznego. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie i patronat w procesie organizacyjnym i podczas obrad. Zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, omawiać go ze Zbigniewem Romaszewskim, który był wtedy wicemarszałkiem Senatu. Niezwykły człowiek, porządny do szpiku kości patriota, wyjątkowy pod względem etycznym, moralnym, człowiek z zasadami. Niech spoczywa w pokoju. Jest 2010 rok. Początek roku 2010. Oficjalnie państwo polskie dowiaduje się o tej inicjatywie od Zbigniewa Romaszewskiego, ówczesnego wicemarszałka Senatu, który informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, że tu w Pułtusku ma odbyć się Kongres Narodu Czeczeńskiego. Byłeś od samego początku w samym centrum. Jak do tego doszło? Czym był kongres? Dlaczego został zorganizowany tutaj? Rosja ogłosiła w 2009 roku o zakończeniu operacji wojennej w Czeczeniu. I Czeczeni chcieli się zastanowić, co dalej robić. Aslan Maschadow nie żył. Doku Umarow ogłosił emirat na Kaukazie. I Czeczeni chcieli zorganizować kongres diaspory czeczeńskiej, która jest rozrzucona po całym świecie. Od Jordanii, Stany Zjednoczone, w Europie Zachodniej, praktycznie w każdym państwie Europy Zachodniej jest diaspora czeczeńska. Chciał zorganizować Kongres Narodu Czeczeńskiego, żeby zastanowić się, co dalej robić, prawda? Jak dalej postępować. Ja zaproponowałem, żeby ten kongres odbył się w Polsce. Przypomnę, że w czasie I wojny czeczeńskiej działał w Sejmie zespół parlamentarny polsko-czeczeński. I wydawało mi się, że tu będzie najlepiej dla Czeczenów, że w Polsce zorganizujemy.
Zbigniew Romaszewski prośbę Achmeda Zakajewa potraktował poważnie i zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wsparcie w tej sprawie. W lutym 2010 roku spotkałem się z panem Achmedem Zakajewem, który poprosił mnie o pomoc w zorganizowaniu w maju na terenie Polski Światowego Kongresu Czeczeńskiej Diaspory. Przedmiotem kongresu ma być przygotowanie strategii odbudowy kraju i społeczeństwa czeczeńskiego, będącego już od 16 lat ofiarą rosyjskiej agresji. Mając w pamięci historię upadku powstania styczniowego i rozwój pozytywizmu na ziemiach polskich końca XIX wieku, przypominających obecnie położenie narodu czeczeńskiego, należy do tej inicjatywy odnieść się z przychylnym zrozumieniem. Problem posiada jednak aspekty polityczne, więc uznałem za stosowne zasięgnięcie opinii pana ministra. Życzliwość polskiego MSZ wydaje się niezbędna również w kwestiach wizowych wobec Czeczenów przyjeżdżających na kongres spoza strefy Schengen, z USA, Rosji czy Bliskiego Wschodu. 10 marca 2010 roku Radosław Sikorski swoim odręcznym podpisem poprosił podległych urzędników o przygotowanie projektu odpowiedzi. Co ciekawe, wewnątrz samego MSZ zachowały się opinie, które Achmeda Zakajewa przedstawiają w świetle rzeczywistym. Prawie 7 lat wcześniej, kiedy sprawa Achmeda Zakajewa stawała przed sądami w Wielkiej Brytanii i Danii, pracujący wówczas w ambasadzie w Moskwie Krzysztof Bartczak przygotował szczegółową notatkę, z której jasno wynikało, że Achmed Zakajew nie jest terrorystą, a umiarkowanym czeczeńskim politykiem. Rozprawom sądowym towarzyszyła szeroko zakrojona kampania propagandowa w rosyjskich mediach kontrolowanych przez Kreml, kreująca Zakajewa na groźnego czeczeńskiego terrorystę, współodpowiedzialnego za zamach na Dubrowce. Większość ekspertów uważała te oskarżenia za bezpodstawne. Zakajew należał do umiarkowanej części czeczeńskiej elity. Duńskie Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziło, iż argumenty rosyjskiej prokuratury są zbyt mało przekonywujące, aby sprawę można było przekazać do sądu. Nadesłany przez Memoriał materiał dowodowy zawierał nagranie rozmowy eksperta Czerkasowa z ojcem Filipem podczas jego kuracji tuż po powrocie z Czeczenii w czwartym oddziale kremlowskiej polikliniki. W wywiadzie ojciec Filip w ogóle nie wspominał o udziale Zakajewa w jego porwaniu. Zakajewa trzeba było pojmać, i dlatego Zakajewa Rosjanie do dzisiaj chcą zabić, dlatego że Zakajew zaprzecza, łamie całkowicie rosyjską narrację na temat kwestii czeczeńskiej i bojowników czeczeńskich, którzy są przedstawiani przede wszystkim, można powiedzieć, przez pryzmat działań terrorystycznych, ich związków z radykalnymi islamistami, związków z wahabitami i przez pryzmat radykalnych działań terrorystycznych, od których zarówno Maschadow, jak i Zakajew się po prostu odcinali. Eliminacja ludzi, którzy stoją na gruncie demokratycznych metod, również w jakimś sensie metod walki również z Rosjanami, które mieszczą się w jakichś normach regulacji międzynarodowych i są zwolennikami, no właśnie, wcale nie Islamskiej Republiki Czeczeńskiej, wzorowanej na najbardziej radykalnych formułach państwowych państw muzułmańskich. Zniszczenie, zabicie tych ludzi jest po prostu jednym z celów polityki rosyjskiej. Polski rząd, pomimo utrwalonej od wielu lat wiedzy na temat tego, że Achmed Zakajew nie jest terrorystą, że rosyjskie zarzuty przeciwko niemu zostały odrzucone przez sądy w Wielkiej Brytanii, Danii, uznał, że organizację Światowego Kongresu Czeczenów w Polsce należy storpedować. Stało się tak po raz kolejny na żądanie Rosji. Odpowiedź Radosława Sikorskiego okazała się jednak bezzasadna. W obliczu tragedii smoleńskiej Achmed Zakajew podjął bowiem decyzję, że organizacja takiego kongresu w tym czasie byłaby po prostu niestosowna. Polska przeżywała wielką tragedię. Data była pierwotna. Termin pierwotnie był ustalony na maj.
Planowaliśmy organizację w maju. Jednak w kwietniu wydarzyła się tragedia i oczywiście w tej sytuacji nawet się nie zająknęliśmy, bo rozumieliśmy, co się stało i jak wielka jest to tragedia. I przenieśliśmy to wydarzenie na jesień tego samego roku. Było to uzgodnione co do zasady z tymi osobami, z którymi mieliśmy kontakty. Wewnątrz Ministerstwa Spraw Zagranicznych rozpoczęły się dyskusje na temat tego, co zrobić z pismem, które skierował do Polski Ahmed Zakajew. I zgodnie z całą logiką resetu i wbrew temu, w jaki sposób Polska i Polacy od lat podchodzili do czeczeńskiej walki o niepodległość, Radosław Sikorski za pośrednictwem swoich wiceministrów skierował do Zbigniewa Romaszewskiego odpowiedź, w której jasno pisze, że państwo polskie w żaden sposób nie zamierza wesprzeć tej inicjatywy, bo miałoby to spowodować pogorszenie stosunków z Federacją Rosyjską. Po wybuchu tzw. II wojny czeczeńskiej działania terrorystyczne ze strony Czeczenii i Czkerii nasiliły się, w wyniku czego śmierć poniosły setki niewinnych ludzi, w tym także dzieci. Zamach na teatr w Dubrowce w Moskwie czy atak na szkołę w Biesłanie. Ponadto ewentualne zaangażowanie jakichkolwiek władz Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałanie z przedstawicielami Czeczenii i Czkerii spowoduje z pewnością negatywne reperkusje w oficjalnych stosunkach polsko-rosyjskich, bowiem będą odczytane przez stronę rosyjską jako polityczne wspieranie przez nasze władze nielegalnej organizacji separatystycznej. Powyższe fakty oraz okoliczności przemawiają zatem przeciw podjęciu współpracy z osobami, które mienią się reprezentantami Czeczeńskiej Republiki Iczkerii. To jest dokument obrzydliwy, dlatego że on abstrahuje od całego galimatiasu problemu czeczeńskiego, przywództwa czeczeńskiego i różnic w ruchu niepodległościowym czeczeńskim zarówno w samej Czeczenii, jak i w wolnym świecie. I rzeczywiście jest powieleniem po prostu narracji rosyjskiej. Przecież w tym dokumencie powinna być informacja o tym, jak wyglądała pierwsza, a przede wszystkim druga wojna czeczeńska z lat 1999-2009. Ona niedawno, od tego momentu, kiedy powstała ta notatka, się formalnie jakby zakończyła. Jaki był jej przebieg, jakie metody stosowali również Rosjanie i że często te radykalne formy, rzeczywiście terrorystyczne, akcje skierowane przeciwko również cywilom, które prowadzili niektórzy przywódcy czeczeńscy, warto to podkreślić, niektórzy, były efektem, czy były odpowiedzią na metody, które stosowali Rosjanie. Jakie to były metody? To było rozstrzeliwanie również publiczne wielu bojowników, ale nie tylko bojowników, ich rodzin. Rosjanie tam stosowali zasadę odpowiedzialności zbiorowej. To były egzekucje w mieszkaniach, na oczach wszystkich domowników, wędrującą amunicją. To były wysadzane domy, wysadzani ludzie, rozrywani na kawałki, na fragmenty, których nikt nie był w stanie później nawet pochować, po prostu tych ciał nawet nie było. Byli porywani po prostu ze swoich domów. To są po prostu sceny, zresztą opisywane przez Annę Politkowską w tej niesamowitej książce Druga wojna czeczeńska, które pozwalają dopiero zrozumieć, czym była ta notatka, którą tutaj zacytowałeś. No, ta książka, wyobraź sobie, ona wyszła w Polsce w 2006 roku, a ty cytujesz dokument z roku 2010. Na ponad tydzień przed planowanym przyjazdem Ahmeda Zakajewa w polskim MSZ spotkali się współpracujący ze sobą blisko od początków resetu Jarosław Bratkiewicz, szef Departamentu Wschodniego, oraz Dmitrij Poliański, radca minister ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce. Dmitrij Poliański przekazał pisemną informację na temat organizowanego w Warszawie w dniach 16-18 września bieżącego roku Światowego Kongresu Czeczeńskiego.
wskazał na Adama Borowskiego oraz senatora Zbigniewa Romaszewskiego jako współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Poprosił o stanowczą reakcję strony polskiej w tej sprawie. Zasugerował, że organizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia może wywołać zgoła polityczny skandal w stosunkach polsko-rosyjskich. Przyczyniłyby się do tego również takie okoliczności jak wybór przez organizatorów kongresu wrażliwego dla stosunków polsko-rosyjskich terminu kongresu 17 września, a także bliska perspektywa wizyt prezydenta Federacji Rosyjskiej oraz rosyjskiego ministra spraw zagranicznych. Mówimy o notatce służbowej, którą sporządził znany nam dyrektor Departamentu Wschodniego Jarosław Bratkiewicz, jeden z, można powiedzieć, papieży resetu z Rosją. To jest notatka z rozmowy, którą przeprowadził z radcą ambasady rosyjskiej, ministrem pełnomocnym Dmitrijem Polańskim. I rzeczywiście znajduje się tutaj fragment zupełnie niesamowity, bo dotyczący Zakajewa i Światowego Kongresu Czeczeńskiego, który odbywał się na zamku w Pułtusku i dokładnie w tym pomieszczeniu, w którym prowadzimy rozmowę. I w pewnym momencie sam Bratkiewicz pisze, że Poliański poprosił o stanowczą reakcję strony polskiej w tej sprawie, to znaczy w sprawie przyjazdu Zakajewa do Polski. Co oznacza w języku dyplomatycznym żądanie stanowczego działania w kwestii jakiegoś człowieka, jakiejś konkretnej osoby? No, mówimy o sytuacji, w której przyjeżdża do Polski ktoś, kogo, no trzeba to powiedzieć, Rosjanie chcą zabić. Rosjanie chcą zabić Zakajewa. On przyjeżdża właśnie do Polski, która prowadzi politykę prorosyjską, która prowadzi politykę resetu z Rosją od kilku lat. I w języku dyplomacji chodzi o to, żebyście go zatrzymali i nam wydali. Spotkanie Bratkiewicz-Poliański odbyło się w ledwie parę dni po wykładzie Ławrowa dla polskich ambasadorów w czasie dorocznej konferencji MSZ. To był czas intensywnych posmoleńskich rozmów pomiędzy Polską a Rosją. Za miesiąc do Polski ponownie przylecieć miał Ławrow, żeby zwiedzać carski pokoik w pałacu na Wodzie i przygotowywać wizytę Miedwiediewa, do której miało dojść 3 miesiące później. Polscy dyplomaci, a później polscy politycy i prokuratorzy uznali najwyraźniej, że stawka jest zbyt wysoka, żeby Achmed Zakajew mógł tak po prostu przyjechać do Polski. Zwróciłem się do polskiej ambasady w Londynie. Nie był to pierwszy raz. Już może drugi czy trzeci raz otrzymywałem wizę do Polski na podstawie swojego dokumentu. Potrzebowałem wizy. W tamtych czasach Polska jeszcze nie była w Unii Europejskiej i mając taki dokument, jaki miałem, musiałem uzyskać wizę. Polska wtedy nie należała do strefy Schengen i dlatego musiałem mieć wizę. I za wszystkimi tymi trzema razami otrzymywałem wizę. I nawet tym razem otrzymałem wizę. Mniej więcej 10 września już miałem wizę. Zdecydowałem się przyjechać kilka dni wcześniej, żeby być na miejscu w celu zorganizowania wszystkich spraw. I kiedy już wyjechałem, to tak naprawdę miałem wizę i ze swoim starszym synem wsiedliśmy do samochodu i wyjechaliśmy do Polski. Już znajdowałem się na terytorium Polski, kiedy ktoś do mnie zadzwonił z ambasady. Przedstawili się, że są pracownikami ambasady, podali numery. I pytają mnie, czy wybieram się do Polski. To była rozmowa przez telefon. I ja mówię, a dlaczego to państwa interesuje, czy wybieram się do Polski, czy nie? Oni na to mówią, mamy taką praktykę, że kiedy wydajemy wizy, to po prostu sprawdzamy do własnych celów, czy dana osoba wykorzystuje tę wizę, czy nie. Ja na to, te osoby, które mnie zaprosiły, poinformują państwa, jak wygląda sprawa mojej wizy. I rozłączyłem się. Pomyślałem, że jest to jakaś czystej wody prowokacja ze strony Rosji, bo wiedziałem, że rosyjskie spec-służby są wszędzie i że mnie śledzą. Zresztą nadal starają się to robić w odniesieniu do mojej osoby. Rozłączyłem się, ale potem znowu do mnie dzwonią z tego samego numeru. Jeszcze raz mnie перезванивают этот же телефон.
I mówią mi, chcę pana poinformować, że pańska wiza zostanie anulowana i po przyjeździe do Polski zostanie pan aresztowany. Dopiero co dosłownie wczoraj władze rosyjskie skontaktowały się za pośrednictwem Interpolu i przekazały informacje, więc dlatego ostrzegamy pana, żeby nie jechał pan do Polski. A ja już wtedy byłem na terytorium Polski, prawie pod Warszawą. I oczywiście mówię, dobrze, dziękuję. I mówię, że na pewno pojadę do Polski. Nie mogłem im powiedzieć, że już jestem w Polsce. Powiedziałem, że na pewno pojadę do Polski, ponieważ mam wizę, która nie została anulowana. Oni na to, będzie pan aresztowany. Ja mówię, niech mnie aresztują. Co ma być, to będzie. Rozłączyłem się. Wy będziecie aresztowani. Ja mówię, no, aresztowany, znaczy aresztowany. Ja położył trupkę. Dostał wizę. I potem, kiedy był już w Polsce, dostał telefon z konsulatu w Londynie z informacją, że nie powinien jechać do Polski. Ale on już tu był. I wtedy ja go przejąłem i ukryłem, żeby nie został aresztowany. Dlatego dla nas wszystkich to był szok, prawda? Nie byliśmy na taką sytuację przygotowani. Ja wierzyłem w to, że kto jak kto, ale Polska ma zatrzymać człowieka, który walczy o niepodległość swojego kraju. My byliśmy 123 lata pod niewolą, prawda? I nasi działacze niepodległościowi, przebywający w różnych krajach Europy Zachodniej, działali na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. I wyobrażałem sobie, że tak będzie i teraz, tylko my będziemy tym spłacali dług zaciągnięty przez naszych przodków. I tu taka niespodzianka. Ukryłem go. I dowiedziałem się, że muszę sam na siebie uważać, ponieważ byłem śledzony. Władze polskie wiedziały, że jestem tu w zasadzie najważniejszą w Polsce osobą, która pomaga Czeczenom w ich walce o niepodległość. Mniej więcej w tym czasie polskie media i polscy politycy zaczęli szeroko informować o spodziewanym zatrzymaniu. Rolą policji było zatrzymanie osoby, która była poszukiwana międzynarodowym listem gończym. Tak samo tej osoby, jak i każdej innej. Myślę, żeśmy zachowali wszystkie procedury, to jest najważniejsze. Czy to Rosji, czy każdemu innemu państwu w Unii Europejskiej. Możemy powiedzieć, że jesteśmy demokratycznym państwem prawa. Jeżeli prezydent Miedwiediew miałby przyjechać do Polski dlatego, że strona polska wykazałaby się serwilizmem, to lepiej, żeby do Polski nie przyjeżdżał. Jeśli chodzi o ten zjazd, to jest on organizowany przez tak zwany rząd Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, który to rząd nie jest uznawany ani przez Polskę, ani przez żaden inny kraj świata. Polska na pewno nie będzie podejmowała żadnych takich radykalnych decyzji ani demonstracji, ale będziemy w tej kwestii działali tak jak do tej pory. Na pewno jest tutaj bardzo wskazany umiar i zdrowy rozsądek. Nie chciałbym, żeby nie, bo czasami spotykam też polskich polityków, którzy chcieliby psuć relacje polsko-rosyjskie, jakby przesadnie akcentując kwestię czeczeńską. Uważam, że to nie jest rozsądne w interesie Polski, ale także, jak sądzę, Czeczenów, jest szukanie pokojowych i takich sensownych rozwiązań, a nie napinanie tych relacji. My, nie wyrzekając się swoich ideałów, będziemy także pilnowali polskiego interesu w tej kwestii. Na tym etapie uaktywnił się również ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce. Uważamy takie kongresy za bardzo niebezpieczną sprawę, kiedy na terenie jakiegoś kraju organizowane jest spotkanie tych, którzy w ten czy inny sposób mieli do czynienia z terroryzmem. Odczuwamy ból. Zrobiłem rekonesans po drugiej stronie rzeki. I tam przez 2 dni tam jeździłem, sprawdzałem i tam nie było pół policjanta. Tam nie było żadnego posterunku. Krótko mówiąc, władze polskie nie spodziewały się, zabezpieczając ten teren, nie spodziewały się, że od strony wody może tutaj Achmed Zakajew dotrzeć. I plan był taki, że tam zorganizowałem łódkę i dojadę tam z Achmedem w tym czasie, kiedy Aslan Bek będzie jechał. Pojadę tam z Achmedem Zakajewem do tej łódki i przepłyniemy po prostu rzekę na drugą stronę. Ten ośrodek, ten pałac jest tutaj, ten zamek jest właśnie nad wodą,
a tego odcinka po prostu władze nie pilnują. Ja go dowiozę na ten kongres. Polska policja i polskie służby najwyraźniej otrzymały dokładnie takie samo zadanie, jakie sformułowane zostało w rozmowie Poliańskiego z Bratkiewiczem. Stanowcza reakcja państwa polskiego miała również wymiar zgromadzonych poważnych sił, które obstawiały cały zamek w Pułtusku, a także wszystkie drogi dojazdowe do tego miejsca. No, prawie wszystkie. Publicznie o tym mówiono, że jeśli Achmed Zakajew pojawi się na ziemi polskiej, to zostanie zatrzymany. To my to wiedzieliśmy, bo to było ogłoszone w radio i w telewizji. Natomiast jest taka rzecz, że kiedy ludzie przygotowujący ten kongres jechali do Pułtuska na zamek, no to byli zatrzymywani i kontrolowani. Sam jadąc na zamek też byłem zatrzymywany i to niejednokrotnie, tylko trzykrotnie. Także my to po prostu wiedzieliśmy. Po prostu była obserwowana sam kongres był obserwowany. Sam kongres był obserwowany, teren wokół zamku był kontrolowany przez nie tylko policję, ale myślę, że przez inne również oddziały, bo byli trochę inaczej ubrani. Organizatorzy wizyty Achmeda Zakajewa w Polsce zadbali również o to, aby na trasie, po której jak spodziewały się polskie służby miał podróżować Achmed Zakajew, pojawił się w samochodzie człowiek łudząco podobny do premiera Czeczeńskiej Republiki Iczkerii. Aslan Bek Kakharzajew nie musiał być charakteryzowany, bo on rzeczywiście miał urodę bardzo podobną do Achmeda Zakajewa. A w momencie, kiedy założył jeszcze tą czeczeńską taką czapę, no to oczywiście był zupełnie nie do rozpoznania. I puściliśmy go, żeby się przekonać, że nasza akcja no, byłaby skuteczna, prawda? Że oni w pewnym momencie byli przekonani, że już mają Achmeda. No, ale to jak to wygląda? Co, wsiadł w samochód? Wsiadł w samochód, jechał i po prostu ileś tam kilometrów przed zamkiem. Samochód został zatrzymany do kontroli i ci funkcjonariusze zobaczyli osobę podobną do Achmeda Zakajewa i wzięli go i zatrzymali w komisariacie w Pułtusku. On w tym komisariacie w Pułtusku siedział do godziny trzeciej. Policja zatrzymała również na kilka godzin innych uczestników Światowego Kongresu Czeczenów, w tym obywatela Norwegii Ivara Amundsena, dyrektora pokojowego centrum Czeczeni. Ten ostatecznie do Pułtuska dotarł, ale w wywiadzie, którego udzielił tego dnia, dał wyraz temu, co sądzi na temat działań polskich służb wymierzonych w uczestników i organizatorów kongresu. Kiedy podjechaliśmy naszym samochodem, zostaliśmy zatrzymani przez policję. Zatrzymano nas na pół godziny i próbowano nas zidentyfikować. To jest niesamowite. Pracowałem w Londynie. Przybyłem tu, żeby rozmawiać o pokoju. Był ze mną obywatel USA, obywatel Polski i obywatel angielski. Zostaliśmy zatrzymani i przesłuchano nas, pytając, dlaczego chcieliśmy się udać na tę pokojową konferencję. Kiedy dotarliśmy, było mnóstwo policji i szczerze mówiąc, czułem, że przybyłem do małego Związku Radzieckiego. To było bardzo dziwne doświadczenie. Przyjechaliśmy z pokojową misją, żeby rozmawiać o pokoju w Europie, a potem spotykamy się z taką postawą polskich władz. Było to bardzo zaskakujące. Ostatecznie Achmed Zakajew nie zgodził się na próbę oszukiwania czy też wyprowadzania w pole służb państwa polskiego. Pan Adam Borowski i jego przyjaciele proponowali mi, żebym jechał za wszelką cenę na złość władzom. Powinieneś dojechać na ten kongres. I zaproponowali mi taką formułę. Wtedy w nich się już chyba zapalił ten buntowniczy duch, duch Solidarności, jeszcze z czasów Związku Radzieckiego. Wszyscy się zebrali i zjednoczyli się, jak gdyby tworząc coś w rodzaju oddziału partyzanckiego, z taką myślą, żeby mnie dostarczyć na ten kongres do Pułtuska. I ja się śmiałem i mówię, drogi Adamie, Polska to moim zdaniem absolutnie normalne państwo. Nie przyjechałem, żeby tutaj jakąś partyzantkę odstawiać,
czy to przeciw władzom, przeciw Rosji, czy przeciwko polskiemu państwu. Przyjechałem wziąć udział w kongresie. Jeżeli to się nie udaje, to pójdę do prokuratury i mogę im powiedzieć: jestem tutaj, proszę bardzo, wysłucham wszystkich waszych problemów. I było jedyne słuszne wyjście z tej sytuacji, które znalazłem. Żeby nie starać się gdzieś potajemnie coś zrobić, bo oni wymyślili sobie taką operację, że ja się tam znajdę. I oni już prawie ostrzyli sobie zęby na to, żeby zobaczyć, jak na to zareagują władze. Że oni, nie zważając na nic, dowiozą mnie na ten kongres, nawet jeśli zostanę tam aresztowany. Ale ja się nie zgodziłem. Powiedziałem: nie, to będzie zbyt obraźliwe dla władz i dlatego wybieram inną opcję. Mówię: czy możecie mnie skontaktować z adwokatem? I zaproszono adwokata. A ja mu opowiedziałem o swojej sytuacji, że dostałem wizę i tak dalej. Wszystko to, co tutaj panu opowiedziałem. I mówię: może gdybym wiedział, to bym nie przyjechał. Ponieważ jednak już tu jestem, to nie mogę stąd uciekać jak jakiś przestępca, jak kryminalista. I dlatego chcę pojechać do prokuratury. On na to: dobrze, to teraz ja pojadę sam. Rozmówię się z prokuraturą, a potem zdecydujemy, jak to zrobić. Więc siedziałem i czekałem na niego. Adwokat wrócił do mnie i mówi dosłownie tak, chociaż to już jest sprawa z przeszłości, mówi do mnie: w prokuraturze poprosili, żeby to zrobić jutro rano. Dlatego, że w przeciwnym razie musieliby całą noc się panem zajmować, a oni tego nie chcą, bo już jest koniec dnia pracy. Więc jeżeli można, to proszą, żebyśmy przyjechali jutro rano. Ja mówię: dobrze, nie ma problemu, pojedziemy jutro rano. Mecenas Baszuk rozpoczął negocjacje z prokuraturą. Negocjacje, to nie były specjalnie negocjacje, że on będzie czy nie będzie aresztowany. Chodzi o to, że moment stawienia się Achmeda do prokuratury. I uzgodniono, że nie dziś wieczorem, po co Achmed Zakajew ma spędzać noc w areszcie, tylko jutro rano o 8 Achmed Zakajew stawi się do prokuratury na Chocimską, blisko tam Placu Unii. I umówiłem się z panem Baszukiem, mecenasem Baszukiem, że rano podjedzie w miejsce, gdzie Achmed Zakajew przebywa. Wsiądziemy razem do samochodu i dojedziemy do prokuratury. Niestety zgubiła mnie brak rewolucyjnej czujności, bo do tej pory wszystko było zgodnie z planem. Kiedy wyszliśmy do samochodu pana mecenasa, wpadłem na nieszczęsny pomysł, że może pojedziemy w dwa samochody. Samochodem Achmeda Zakajewa, którym tu przyjechał, a który to już nasza policja wiedziała, gdzie stoi i był obserwowany. Ja tego niestety nie przewidziałem. I kiedy poszliśmy do samochodu Achmeda, otoczyli nas, 20 agentów nas otoczyło. Kiedy już wyjechaliśmy rano, to muszę oddać sprawiedliwość. Polskie struktury państwowe już wiedziały, gdzie się znajduje, gdzie nocuje. Śledzili to wszystko, mieli mnie pod kontrolą. Przynajmniej o tyle dobrze, że w przeciwieństwie do Danii nie zaczęli o 2 czy 3 w nocy włamywać się do tego mieszkania i mnie zatrzymywać. Odczekali, aż wyjdę, ubiorę się, spokojnie wsiądę do auta i ruszę. I właśnie w tym momencie ze wszystkich szczelin, niemalże z drzew, wyłonili się ludzie i ruszyli w kierunku mojego auta. Ja stanąłem, roześmiałem się i oni też. Jeden starszy człowiek się zaśmiał i mówię: ja normalnie spędziłem noc, a jak państwu minęła noc? Oni na to: nam niezbyt dobrze, ale trudno. I już razem się zaśmialiśmy. I wtedy ktoś ruszył do mnie z kajdankami. Założono mi kajdanki. A Adam Borowski jak nie zaczął krzyczeć: co wy robicie, to jest premier Republiki Czeczeńskiej, a wy chcecie mu założyć kajdanki? I potem ten starszy oficer go zatrzymał i gdzieś zadzwonił. Zadzwonił i powiedzieli: dobra, jedziemy bez kajdanek. I tak przejechaliśmy do prokuratury. Zatrzymanie Achmeda Zakajewa, doprowadzenie go do prokuratury, przedstawienie wniosku o jego ściganie na życzenie Rosji wywołało lawinę komentarzy. W samej Federacji Rosyjskiej informacja stała się tematem numer 1.
Premier Putin na całym ekranie, na dole pilna wiadomość. Ahmed Zakajew zatrzymany przez polską policję. I była to wiadomość dnia, nie tylko w kanale Rosja 24. Od niej zaczynały się dziś czołówki wszystkich rosyjskich dzienników. Policja twierdzi, że za Zakajewem list gończy wystawił Interpol i dlatego polscy funkcjonariusze mają go zatrzymać. Rosjanie o liście gończym przypomnieli jednak sobie dopiero teraz. Powody tej odświeżonej pamięci, zdaniem specjalistów, są dwa. Pierwszy, Światowy Kongres Narodu Czeczeńskiego w Pułtusku. Drugi, Kreml postanowił nas przetestować. Mateusz Martyniuk, rzecznik prokuratury generalnej, podkreśla jednak, że Zakajew jest ścigany listem gończym przez Federację Rosyjską, wystawionym w 2006 roku. Dodał, że prokuratura mogła jedynie przypomnieć policji, że taka osoba jest ścigana międzynarodowym listem gończym i ma być zatrzymana. Nieoficjalnie wiadomo, że takie pismo trafiło do policji. Omawialiśmy kwestie związane z zapytaniem Federacji Rosyjskiej. Mnie zadawano pytanie. Zapoznano mnie z tym zapytaniem, które wystosowała rosyjska prokuratura generalna w sprawie mojego zatrzymania i ekstradycji. Nic nowego, po prostu już o tym mówiłem. No nic nowego, żadnego nowego punktu w tych oskarżeniach nie było. Polska prokuratura praktycznie na podstawie moich słów tego, co tam było. Najważniejsze jest to, że ten tekst nie był przetłumaczony na język polski, a to jest bardzo grubym naruszeniem w stosunkach międzynarodowych związanych z tego typu procedurami. Teksty miały być przetłumaczone na język polski, ale oni nie zechcieli nawet ich przetłumaczyć na język polski i z tym było związane pewne zakłopotanie. Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedziałem na te pytania, po czym pojechaliśmy do sądu. Prokuratura nalegała, żeby sędzia wydał postanowienie o zatrzymaniu mnie na 40 dni, żeby uruchomić proces ekstradycji, ale odpowiedź sądu była odmowna. Ostatecznie Ahmed Zakajew tego samego dnia w godzinach wieczornych jako wolny człowiek dotarł do Pułtuska na posiedzenie kongresu. Tego samego dnia do polskiego MSZ zadzwonił Siergiej Ławrow, który ledwie dwa tygodnie wcześniej udzielał wykładu polskim ambasadorom. W czasie rozmowy telefonicznej Ławrow podziękował polskiemu szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu za to, że polska prokuratura, polskie państwo zatrzymało ściganego przez Rosję Ahmeda Zakajewa. W dniu 17 września bieżącego roku rozmawiałem telefonicznie z ministrem Ławrowym. Rozmowa odbyła się na jego prośbę i dotyczyła sprawy Zakajewa. Poinformowałem, że Zakajew, który przybył do Polski na Kongres Czeczenów, został zatrzymany i znajduje się obecnie w polskiej prokuraturze. Po rozpoznaniu sprawy prokuratura skieruje ją wraz ze stosownymi dokumentami do polskiego sądu. Siergiej Ławrow, podkreślając, że wyraża również opinię prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, podziękował za działania podjęte przez właściwe polskie służby w odniesieniu do Ahmeda Zakajewa. Odnotował, że Zakajew, który bez przeszkód podróżuje po całej Europie, dopiero w Polsce został zatrzymany na mocy międzynarodowego listu gończego. Odnosząc się do Kongresu Czeczenów w Polsce, podkreśliłem, że respektujemy integralność terytorialną Rosji, nie uznajemy tzw. Republiki Iczkeria. Nie jest ważne nawet dla Rosjan, czy Zakajew będzie wydany, nie wydany. Na tym etapie liczy się to, że Polska się wyłamała z całego wolnościowego Zachodu i w związku z wnioskiem, fałszywym wnioskiem ekstradycyjnym, który oni zresztą aktualizowali co chwilę po tych uwagach Duńczyków i Brytyjczyków, że Polska po prostu jest jedynym krajem, który się zgodziła zatrzymać Zakajewa. Polskie służby dyplomatyczne, polskie służby prokuratorskie, polska policja, polskie służby specjalne, bo myślę, że w takim czworokącie została politycznie podjęta decyzja o zatrzymaniu Zakajewa, wyznaczyły termin zatrzymania tego przywódcy czeczeńskiego na 17 września 2010 roku. I to jest w jakimś sensie prezent dla Rosji, to znaczy 17 września, w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, polski rząd premiera Donalda Tuska
przekazuje Rosjanom wiano w postaci zaaresztowanego Zakajewa. No i stąd ta rozmowa. Ja bym nigdy, będąc ministrem spraw zagranicznych, nie podpisał takiego dokumentu. Nawet z punktu widzenia politycznego prosiłbym jakiegoś szefa departamentu, żeby pod tym złożył swój podpis, ale w życiu bym po prostu nie podpisał się osobiście pod takim strasznym dokumentem, który jest świadectwem niebywałego zupełnie serwilizmu. Polski rząd świetnie wiedział, że Ahmed Zakajew nie jest żadnym terrorystą. Wiedział to z wyroków sądów w Wielkiej Brytanii i w Danii, a mimo wszystko na żądanie wyrażone wprost przez wysokiego przedstawiciela rosyjskiej dyplomacji w rozmowie z polskim dyplomatą w MSZ, Jarosławem Bratkiewiczem, zdecydował się to zrobić. Fakt, że bezpośrednio po tym zdarzeniu Siergiej Ławrow w rozmowie telefonicznej podziękował za zatrzymanie Zakajewa Polsce, świadczy o tym, że dla podtrzymania polityki resetu rząd Donalda Tuska, MSZ kierowany przez Radosława Sikorskiego, był w stanie pójść dużo dalej niż ktokolwiek wówczas sobie wyobrażał. Kiedy wydawało się, że kompromitacja państwa polskiego i jego służb jest pełna, po tym jak polska policja, polska prokuratura pomagała ścigać premiera Czeczeńskiej Republiki Iczkerii, rok później nastąpiły kolejne, bardzo podobne kompromitacje. W styczniu roku 2011 państwo polskie odmówiło Ahmedowi Zakajewowi wizy, a w listopadzie roku 2011 Tomasz Arabski, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skierował do ministra sprawiedliwości pismo w sprawie Ahmeda Zakajewa. To pismo było efektem listu otwartego, który skierował do premiera Donalda Tuska Adam Borowski, a pod którym podpisały się dziesiątki osób. W liście czytamy między innymi o tym, że wszystkie narody mają prawo do samostanowienia i że z mocy tego prawa swobodnie określają one swój status polityczny. W związku z tym wszyscy sygnatariusze listu zwrócili się z apelem do premiera Tuska, aby Ahmed Zakajew mógł swobodnie do Polski przyjeżdżać i wyjeżdżać z niej bez żadnych utrudnień ze strony władz. Polski premier rękami Tomasza Arabskiego skierował do ministra sprawiedliwości pismo z prośbą o opinię w tej sprawie. Opinia sprowadzała się do jednego konkretnego poglądu, że w zasadzie nie ma żadnych formalnych przeszkód, które powodowałyby, że polska prokuratura, polska policja czy polskie służby nie miałyby raz jeszcze zatrzymać Ahmeda Zakajewa, gdyby ten zdecydował się znowu przyjechać do Polski. Federacja Rosyjska, Władimir Putin, jego rozmówcy w Polsce interesowali się nie tylko wielkimi postaciami, takimi jak Ahmed Zakajew, ale również zwykłymi ludźmi, kiedy w grę chodziło o zagrożenie interesów zbliżenia polsko-rosyjskiego w ramach polityki resetu. Ile czasu pan siedział? 5,5 miesiąca. Za co? Za co pan został ogólnie skazany? Ogólnie zarzutów miałem sporo, natomiast finalnie wyrok brzmiał za nienawiść do obywateli Związku Radzieckiego na podstawie rozmów telefonicznych. Zaraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo ja rozumiem, że pan mówi pan Związku Radzieckiego? Znaczy Rosji. No. Rosji pan tak. Dzwoni do mnie i pyta się, co słychać, idziesz na mecz. Ja mówię, nie chcę tam jebać ruskich. O historii mówiłem, że nienawidzę ruskich, bo 50 lat nas kupowali. Powstanie warszawskie, wiadomo, że stali po tamtej stronie przy Radzyminiu, kiedy się Warszawa wykrywała. Potem gwałcili, rabowali, zabierali, znaczy mordowali i gwałcili, tak? Cały 50 lat tutaj działali. No to tak? Prawda jest. To prawda. No naprawdę się dzieje? No, widocznie rozmowy telefonicznej? Tak, za to zostałem skazany.
pociąg z rosyjskimi kibicami już w Warszawie. Przed meczem rosyjscy kibice chcą przemaszerować na stadion. Chętnie im służymy informacją i oczywiście ich zarejestrujemy. I nie będzie problemu, żebyśmy tutaj kibicom rosyjskim pomogli. 12 czerwca powinien się odbyć rosyjski marsz. My się do niego przygotowujemy. Myślę, że Polacy też. Rosja! Policja użyła armatek wodnych, są ranni, są też pierwsze zatrzymania. My widzieliśmy wcześniej, że ci kibice Rosji będą tym mostem Poniatowskiego szli w emblemacie zakazanym, bo sierp i młot jest w Polsce zakazany, podobnie jak swastyka, tak? Zakazanym emblematem. I oni będą szli, my chcieliśmy zaprotestować. Natomiast ja niczego nie organizowałem, chociaż za to zostałem skazany. Natomiast przeciwstawiałem się, chociaż tutaj też w tym dniu nie byłem. Bo nie miałem biletu. Skoro kibice sypali piach w tryby resetu, no to należało się nimi zająć i to na tak bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, jak po raz pierwszy czytałem dokumenty dotyczące kibiców w MSZ, a później w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to zdziwiłem się, że w ogóle temat kibiców jest tematem na rozmowę Putina z Donaldem Tuskiem. No, a jednak był. W telewizji już w więzieniu słyszałem w różnych wiadomościach, że gdzieś był telefon od Putina do Tuska, żeby zamknąć kibiców Legii, tak? Powiązanych... To ja panu coś pokażę. Ten dokument, pan którego został zamknięty dzień po meczu, tak? 24 godziny. Czyli tydzień przed tym, zanim powstał ten dokument. Dokument ma datę 19 czerwca. To jest notatka z rozmowy telefonicznej premiera Tuska z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. No i tu jest napisane, że rozmowa została przeprowadzona na prośbę strony rosyjskiej, że głównym tematem była sytuacja związana z incydentami, jakie miały miejsce przed meczem Polska-Rosja. Jest napisane, że prezydent Putin podziękował za możliwość przeprowadzenia rozmowy i dalej Donald Tusk podkreślił, że przeciwdziałanie im, ukaranie winnych to zadanie dla służb porządkowych i prokuratur obu krajów, których współpraca powinna być jak najlepsza. No, panem się zajmowały służby, no, zgodnie z tym, o czym Putin rozmawiał. Może tutaj się wydać to śmieszne, ale w areszcie śledczy na Mokotowie chyba jeden ze strażników powiedział, że ty się ciesz, że jeszcze nie trafiłeś do aresztu do Moskwy, bo możesz trafić. Czyli oni wiedzieli wszyscy, że to jest tak, presja ze strony Rosji. Wszyscy wiedzieli. Później nawet po trzech miesiącach, po czterech, jedna z wychowawc mówi, że tu całe więzienie takie sobie robi podśmiewisko, że jesteś chyba pierwszym po 50 latach człowiekiem, który siedzi tutaj, a nie został skazany na śmierć, bo wszyscy, co nienawidzi Rosjan, to tam na dole zostali rozstrzelani. To jest niesamowite, bo pan siedział naprawdę w więzieniu, w którym tak, byli rozstrzeliwani też, ludzie. Też mi dawało za to dużo siły, bo nieraz chodziłem na spacerniach, chodziłem w podziemiach, gdzie mijałem cele śmierci, czyli szedłem tą drogą, gdzie 50 lat wcześniej wielcy polscy patrioci, tak jak Łupaszka, jak generał Nil, no i inni, tak, żołnierze wyklęci. Którzy szli. Co pan sobie myśli po latach, patrząc na dokument, widząc, że ktoś... No to mnie tylko upewniło, że Donald Tusk to jest... No nie ma takich słów, które można było określić, jaki on jest zły, antypolak, tak? No zdrajca, to mi się wydaje, że to jest mało powiedziane. To jest człowiek, który, no tak jak każdy, kto był w PZPR, który po wojnie, tak, który wykonywał polecenia Rosji, bo wiadomo, że PZPR to byli ludzie, którzy wykonywali rozkazy Rosji. Tak. To nie byli też, to byli zdrajcy. No Donald Tusk przewyższa ich o głowę, tych wszystkich, którzy współpracowali z Rosją w latach 45-89. Fajnie, że to się ukazało, bo przynajmniej mam dowód, że się nie myliłem. I każdy, kto mówił, że Putin kazał mnie aresztować, no to wychodzi na to, że tak, tak. Sprawa po prostu była sprawą wagi państwowej i obaj panowie, jak powiedział kiedyś Donald Tusk, zadbali o to, żeby nikt trybów piachy resetu
nie sypał. Zresztą warto dodać, że kwestia mistrzostw w piłce nożnej, a więc również kwestia kibiców, była jedną z legend do nawiązania kontaktów służb specjalnych Rzeczpospolitej Polskiej z służbami Federacji Rosyjskiej. Zastanawiam się tylko, dlaczego można nie odebrać telefonu od prezydenta Obamy. Można trochę obrazić wcześniej wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych w bezpośredniej rozmowie. A w przypadku Putina, który dzwoni w kwestii kibiców, a wcześniej w przypadku Ławrowa, który dzwoni w sprawie Zakajewa, należy odebrać telefon i ciągnąć, że tak powiem, rozmowę na ten temat. Kiedy jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni, i wszystkie słowa wypowiedziane. Miałem badanie na Mokotowie przez psychiatrę i psychiatra mi zadał pytanie, kogo pan bardziej nienawidzi, Niemców czy Rosję? I jak pan odpowiedział? Ja mówię, że nie odpowiem na to pytanie dokładnie, bo jedni zrobili narodowi polskiemu wiele krzywd i drudzy. Chociaż mówię, że Niemcy tylko 6 lat, a Rosja 50. A niech pani sobie dalej sama odpowie, kto gorzej przyczynił się, no nie wiem, do upokorzenia Polaków, do zniewolenia tego narodu.